Przed nami już przedostatnia metamorfoza. Tym razem zaczynamy w Laser Studio. Z nami jest pani Magda. Proszę powiedzieć, dlaczego się pani zgłosiła do naszego konkursu? Zgłosiłam się dlatego, że chciałabym uzyskać jakieś porady dotyczące ubioru, makijażu, fryzury. I przyznam szczerze, że to już jest moje kolejne zgłoszenie, więc w końcu się udało. W poprzednich metamorfozach także pani próbowała, w poprzednich edycjach konkursu? Tak, próbowałam już. To jest chyba czwarty raz teraz. Z tego co wiem, to niedawno miała pani urodziny, więc idealny prezent. Dokładnie, miałam urodziny 1 stycznia. Plus tonik kremu wieczorem. Czy kremy to są jakiego rodzaju? Matując, nawilżający bardziej. Z Laser Studio wybieramy się do gabinetu fryzjersko-kosmetycznego Glamour, gdzie nasza czytelniczka będzie miała przeprowadzony zabieg na twarz, a następnie wybierzemy się do salonu urody La Nature, gdzie czeka nas kolejny zabieg na ciało, tym razem żelazko. Może poczuję, więc oddech. W La Nature kończymy pierwszy dzień metamorfoz. Jutro czeka nas wizyta u fryzjera, u wizażystki i spotkanie z stylistami od strojów. Znajdujemy się w studiu fryzjerskim LOR. Przed nami drugi dzień metamorfozy. Dzisiaj czeka nas największa przemiana, ponieważ jesteśmy u fryzjera, potem makijaż, a na koniec stroje dobrane przez stylistę. Więc niedługo zobaczymy, jak nasza czytelniczka zupełnie się odmieniła. To już pani wie najlepiej, który kolor z którym połączyć. Bo jeżeli chodzi o po prostu fryzję. Widzę, że duże zaskoczenie jest. Czy fryzura się pani podoba? Nie no, zaskoczenie jest bardzo duże. Muszę się przyzwyczaić do niej. To jest na razie podstawa, przyzwyczaić. Salonu fryzjerskiego LOR wybieramy się teraz do strefy urody. Tam czeka nas makijaż, potem dobór strojów. W salonie Via di Moda kończymy nasze metamorfozy. Proszę powiedzieć, jak się pani czuje? Na razie muszę przyzwyczaić się do nowego wizerunku, zacznijmy od tego. A jeżeli chodzi o stroje, to jednak w trzeciej odsłonie najlepiej. Czy któraś z porad dotyczące wszystkich tutaj stylistów i ekspertów, z którymi się pani spotka, wykorzysta pani na co dzień? Postaram się używać jednak więcej zieleni, fioletów, może trochę bardziej odważnych strojów.
A jeśli chodzi, nie wiem, o kosmetyczki, czy jakieś też porady cenne pani zyskała? Tak, jeżeli chodzi o kremy, też dosyć takie cenne porady, więc zacznę je stosować.